Cześć Minecraft kumple, z tej strony Overy. Nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie zostawicie łapkę w górę, to na pewno staniecie się super graczami w PvP, więc lepiej w tym momencie zostawcie łapkę. I jeszcze przed startem tego odcinka zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na mój serwer rgmc.pl. Jest to sieć serwerów, IP macie teraz na środku ekranu. Znajdziecie tutaj survivale, megadropy, one bloki, skybloki, bedwarsy, PvP, wszystko na tym serwerze znajdziecie. Dodatkowo już w ten piątek, czyli 11 marca o godzinie 18:00, startuje nowa edycja trybu one block 1.17. Więc jeżeli lubicie one bloka na najnowszej wersji Minecrafta, to w ten piątek 18:00 rgmc.pl. Nowa edycja One Blocka, wbijamy i gramy, to będzie najlepszy One Block z całego świata, więc musicie być na starcie. IP to rgmc.pl. Jeżeli nie lubicie One Blocka, to znajdziecie inny bardzo fajny tryb, więc wbijamy i gramy. Dobra, mamy tutaj cheatera. Cheatera hakera, prawdopodobnie hakera, bo obserwuję go już tak jak widzicie od bardzo dawna. Obserwuję go od ponad tygodnia, no i chłop bardzo podejrzane tunele robi. Teraz jestem obok niego, no i kopię sobie tunel. Zobaczymy, czy zaraz znowu na jakieś diamenty, chociaż teraz w sumie nie zachowuje się podejrzanie. No ale każdy cheater zaczynał kiedyś jako uczciwy gracz, pamiętajcie. Każdy cheater kiedyś był uczciwy, a potem, no i jak widzicie, na pewno ma cheaty, to tunel nie jest normalnego gracza, ja się mu już pokażę. Aby nie było, że was oszukuje i że banuje czyste osoby, tak wygląda jego tunel, to nie jest tunel czystego gracza. Ja już tutaj na game 1 sobie tutaj, pyk, zbijemy go. Nawet 30 razy, siema chłopie. Siema chłopie, mam dla niego tabliczki, aby mu elegancko napisać. Jezu, no nienawidzę tego czarnego czegoś. Co to jest w ogóle za blok? Kto go wprowadził do Minecrafta? Jakiś chyba kurde, nie wiem kto. Co ja mam, Vanisha? Nie mam Vanisha, to czemu on na mnie się w ogóle nie patrzy? Halo, kolego, czy pląsu dostałeś? Masz tu tabliczki i napisz mi dlaczego cheatujesz. Halo, kolego bez zębów, napisz mi tu dlaczego cheatujesz. Dobra, wziął tabliczki, więc chyba będzie pisał kolega. Kolega, jaki on ma nick? Kolega Merlin? Merlin Manaroe, nie wiem co to jest, Merlin to chyba jakiś jednorożec. Nie cheatuję lol. Przyznajesz, jeszcze będzie mi tak kurde, obserwuję cię od tygodnia, weź się kurde wyrażaj. Chłop tu bluźni na tabliczkach, gada jakieś nienormalne rzeczy, że nie cheatuję, każdy widział, że cheatuję. Więc mnie tutaj nie okłamia, ja jestem doświadczony administrator. Nie przyznaję, no to podaj ndeska. To podaj ndeska, abym cię sprawdził, czy nie masz X-raya na komputerze. No to niech poda mi ndeska, ja go bez problemu sobie sprawdzę, czy takie czyty posiada, czy nie, jeżeli się nie przyznaje. Nie ma takiego problemu, panie Merlin Monaroe, 12 to jest chyba jego wiek, więc nie. Nie i lepiej się pilnuj, bo ja włamy... Bo ja włamy robić na konta, ja to lepiej chłop chyba słownika nie upilnował, bo pisać nie potrafi. Za groźby zaraz pójdę na policję, podaj ndeska albo masz bana. Nie będzie tutaj mi gówniarz groził, ja zaraz wezmę pod pachę komisariat, teczkę moją na policję i wszystko się skończy. Ja to nagrywam, więc niech on lepiej sobie uważa. Pamiętajcie, jeżeli czytujecie, to ja to nagrywam i w każdej chwili możecie się znaleźć na komisariacie. Komisariacie genetycznym. No i ty masz niszczony serwer, na konto wejść mam. Na moje. Jak taki kozak... Jak jesteś takim kozakiem, to wejdź na moje konto. A nie grozisz tutaj włamami. No i patrz jak go teraz zgasiłem, on nie wejdzie na moje konto, bo nie może wejść, bo on oczywiście kłamie, tak jak każdy cheater. Wbiję na konto helpera, ok. Spoko, wbij na konto helpera. Aktualnie nie ma żadnego helpera online. Ej, lognął! No, wyczekamy czy w sumie wróci. Jaki on miał nick? Merlin. No lognął chłop, nie ma go tutaj, myślałem, że może... TPHR Merlin... Nie no, lognął, no ale miał być na jakieś konto helpera, więc poczekam. Dobra, robię cięcie i poczekamy tak z kilka minut. I jak nikogo tu nie będzie, to po prostu go banujemy. A może naprawdę on kurde wbije na konto helpera? A może to jest jakiś helper? Teraz był Infty, ale to jest zwykły helper, to nie jest ten typek, ja go znam. Siema i co? Ej, bo mi na MSG spami. No siema. Co tam? Infty coś ode mnie chce, ale nie mów, że to jest on! Jeżeli to jest on, to mnie chyba trolluje po prostu. Wątpię, że on wbił się na konto helperowi. Infty to jest helper z V3, nie wiem czego kojarzycie. Siema. Infty. Co tam? Napisałem mu na tabliczkach, co tam do Infty'ego. On chyba mnie troluje, wiecie? Ten Infty to... Jeżeli on mu się naprawdę z nowego pasy na konto,
Żaden infti baranie. Nie rozmawiasz z... No chyba się coś pomylił, znak zapytania mu po prostu napiszę, bo chłop się coś pomylił, jakieś obliczenia błędne zaszły w komorze mózgowej chyba. Zwoje mu się nie zwijały w DNA i teraz jest problem. Chyba z panem Infteam. Nie wiem dlaczego on tak do mnie pisze, znak zapytania mu napisałem. Zaraz się o wszystkim dowiemy. Dalej mi bana chce zdać, na kogo konto jeszcze? A, dobra, to jest ten cymbał, dobra, dobra, włamam się helperowi. No to niezły chłop się włamał helperowi. Jak kurde, i to jest właśnie to, ja zawsze mówię helperom, aby ustawiali się sobie trudne hasła. I co oni robią? Ustawiają sobie hasło 1, 2, 3, 4 i są zadowoleni. I potem, tu już trzeci włam na konto helpera w tym miesiącu. I ja co ja mam z takim czymś zrobić? Jak mu wszedłeś na konto? Debilu. Znak zapytania. Ja z takimi nie będę się wyrażał kulturalnie, tylko też mu będę bluźnierstwa pisał na tabliczkach. Jak on nie potrafi się kulturalnie zachowywać, to ja też nie będę się kulturalnie zachowywać. Jeszcze się tak skończy, że pójdziemy z tym wszystkim, tak jak mówiłem, na komisariat najbliższy i wtedy to się w ogóle... Debil, to jesteś ty i twoi helperzy z swoim hasło 1. No i tak jak mówiłem, miał hasło 1, 2, 3, 4, tak jak połowa helperów tutaj na tym serwerze. Pewnie tu nawet admini mają hasło 1, 2, 3, 4. Ja muszę to zaraz sprawdzić po tym odcinku. O, zbiłem go. Dostajesz bana na IP i już nigdy nie wejdziesz na żadne konto. Chyba to jest jedyne, ja mu zbanuję po prostu. Dobra, poczekajcie chwilę, on mi dał bana na serwerze, idę się odbanować konsolą i mu dam bana na lobby ZW. Dobra, słuchajcie, wszedłem już na serwer, nie widzę tego Infti. On jest na serwerze czy wyszedł? Wyszedł z serwera. Dobra, więc jak wyszedł, to tak jak mówiłem, ja mu dam bana na lobby, nie będę mu dawał bana na serwerze, ja mu dam bana na lobby na cały internet. To jest ban na sieć całą, że po prostu on już nie będzie mógł z komputera, z takiego dysku, seryjnego numeru internetu. To jest namierzane po procesorze, bo kupiłem taki plug. O, jest ten chłop, pojawił się nagle. Właśnie daję ci bana na serię procesora na lobby. Już jest chłop załatwiony, dostanie bana, nie wiem co mi tu shifta, tak shiftać to nie wiem co on tak może. Tak go w szkole mogą, kurde, uczyć takich rzeczy niemiłych. Dobra, dobra, daj mu bana, mnie zdenerwował mnie. Dostałeś bana na numer seryjny. Na numer seryjny. Dobra, zbanowany chłopite go jeszcze na lobby zbanować i się skończyło, kurde. Skończyła się era tych cheaterów wszystkich i tych helperów. Ja Infteamu pomogę konto odzyskać, ja mu pomogę, jak trzeba będzie to pójdę razem z Infteam na posterunek, abyśmy razem odzyskali jego konto. Na pewno to nie będzie tak, że on mu ukradł konto, że on mu premkę skakował. Razem to odzyskamy po tym odcinku. No, idę go zbanować na lobby, poczekajcie.